I co się, Żydzie, patrzysz? Co, nie rozpoznajesz parku melodii? No, co się patrzysz? Stary Żydzie. Co, za chwilę wygrasz wybory? Stary Żydek mocno śpi. Dlaczego Żydek? Żydziak. O pryszniców Auschwitz śni. Nie, Marcin. Jest ktoś z Holandii? Zanim przejdę do ojca Rydzyka, o, Holender. Powiem holenderski dowcip. Słuchaj, w pewnym lesie, chociaż to ciężko uwierzyć, że w Holandii są lasy, ale niech będzie, takie coś, co wygląda jak las, facet posuwa babę na ścieżce, wiesz? A bo przeszkadzała mu, tak? I chciałbym na bok posunąć. No, kurde, to jak mam powiedzieć, że co on jej robi? Szuka. A szuka podczas... Zapomniałeś naszego klucza? Tak. Szukajcie. No i tam stara się i nagle ona wydaje z siebie coś takiego. Jaj. Od osła się nauczyła? Nie. I on mówi, co? Dogodziłem ci tak? Ona mówi, nie, tylko rowerzyści mi po gardle przejechali. Byłem w Holandii. To by musiało być więcej razy. Po gardle. Szybko jechali. A jaka ona musiała być napięta. Ty, ale gdzie on wtedy był? Akurat wciągnęło go pod błotnik. Musiał być niższy od rowera. Ale że nie zauważył. O, to na jednego, a teraz na drugiego. O. I Führer mówi tak. Hegoda! Pokaż mi swoją frau! O, da! Bo nie tylko z nią pogadać. Muśbach robi tak. Gdzie ta kasa dla Żydów? Mateuszku? Uśmiechnij się, kurwa, jesteśmy przykry. Masz się teraz śmiać, tak. Będę ci mówiła przykre rzeczy. My są sofy koszerne. Żeby nie było, proszę państwa, jeszcze się nigdy prawdziwy facet nie obraził na słowo chuj. Nigdy. Prawdziwy facet, jak mu się to rzuci w gębę, to zrobi tak. Tak zrobi prawdziwy facet. O tak. A prawdziwa kobieta? Ale, to jakby rowery jechały, tak? Myślisz jakby rowery jechały. Myślisz o Żorżecie? Nie, to każdy wie, że to jest. Jest to prawdziwa Żorżeta? Błażej, ja jestem kawałkiem bydła. No, Błażej, mów dalej, mów. No. 40 sekund mam, tak? Nie, masz nie, więcej. Masz 3 minuty. Dawaj. Dodzwoniłeś się, prawo się liczy. Tak. Pan Olszański jest taki cwaniak na nagraniach, jak robisz solówki tak zwane. To wyzywasz, tutaj przeklinasz, a tutaj ze mną to miękka pała jesteś. Błażej. Bo ty tak, Błażej. Ty jak mówisz, ty to w twoim głosie jest tyle słodyczy, że my miękniemy. Ja na solówkach jestem, Błażej, słuchaj, synyczku, ja jestem miękka. Błażej, ja nie istnieję, chłopie. Przy tobie. Dobra, ale czekaj, bo teraz mi będzie dopierdalał. Czekaj, dawaj. No. Osadowski. Tak? Osadowski, a ty miałeś kiedyś kobietę? Bo ty masz taki wizerunek, jakbyś ty nigdy kobiety nie miał. Nie, ja tylko do facetów wciągnę. No właśnie widać. No tak, no. Także uważaj, żebyś za blisko cię nie podszedł. A ty się tak... A panie Olszański, jak pan wychował swoją córkę?
że się rozbiera w gazetkach. Patlewicz to pokazał. Mi się ona podoba, jak się rozbiera! A ty, Błażej... Masz już córkę? Błażej, a ty... Już ją rozbierałeś? A ty myślisz, że aktorki to kto są? Aktorki to są kurwy! Nie wiedziałeś o tym? I one służą do rozbierania się, chłopie. Ja wychowywałem córkę, nie wychowywałem córki Błażej. I co mi kurwa zrobisz? Film ją wychował. No. I to film polski. No. I chłopie, i co mi zrobisz, Błażej? No, cuknij mnie teraz, cuknij mnie, no. Cuknij mnie, no. Czekaj, no daj mu powiedzieć, bo... No. Cuknij mnie, Błażej, no. Jedziesz, Błażej. Czyli ty własną córkę obraziłeś? Ty honoru nie masz, człowieku, bo... Pierdoliło, to ty nie wiesz, kim są aktorzy? Własną córkę. I kurwy są! To jest kurewski zawód, chłopie. Czyli twoja córka jest... Jest aktorką. Czyli twoja córka jest... Jest aktorką. Tak? Ale co? Aha. Ale co? Jaki masz problem? Ale jaki masz problem, Błażej? Wstrząśnij się, Błażej, wstrząśnij się. No, Błażej, wstrząśnij się, tylko zwieracz przytrzymaj, żeby ci coś nie wypadło. I tak mu wypada. Obraziłeś własną córkę. Kto? Obraziłeś własną córkę. Ty. A czy jak powiesz na księżyc, że to księżyc, to obrazisz księżyc? Błażej, ty jesteś kurwa, ty jesteś chłopcze, ty jesteś neptek zielony, ty świata nie rozumiesz. Ja medycyny nie kończyłem, ale dostrzegam zespół niedojebania mózgowego. Debil jesteś po prostu. Ty honoru nie masz. Czego nie mam? Ty honoru nie masz. Ale czego nie mam, Błażej, musisz mi wytłumaczyć, co to jest, kurwa, bo wiesz... A, ja wiem, to jest... Kuba, pokaż, co to jest honor, daj ten swój telefon. Dawaj, Huawei honor. Tak. No nie, mów, HTC. Mów, no HTC. dawaj, no, że co? Że co, czego nie mam? Człowiek. No. I bardzo fajnie, że ośmieszacie narodowców. Właśnie to jest... Co, Błażej, kogo ośmieszamy? Błażej, halo? Halo, bo mi się błotnik kolem oczy. Kogo ośmieszamy? Kogo ośmieszamy, Błażej? Dawaj. Narodowców. Ty żyj na pizdo, właśnie przez takich jak ty kuleją wszyscy, rozumiesz? Pieszczą się, nie potrafią się. Czasy przychodzą okrutne i bezwzględne. Nie będziemy przyjmować waszych norm i waszych przepisów. W dupie was mamy, poderżniemy wam gardło od tyłu, w nerkę wam bagnet wsadzimy. Ty ciulu miękki ty. Co ty sobie myślisz? Nie rób pato streama, bo nam wszystko małe pobrzmią. Nie robię pato streama, nie robię pato streama. Nie robię pato streama. Chyba, że Błażejka z nami nie ma. Wczoraj powiedzieliśmy, że... Kurde, czekaj, nie tą rękę animuję, muszę drugą zanimować. Moment. O. Dobra. O, teraz jest dobrze. Dobrze. Okej. Komu? 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 Kawo przypierdoli. Komu? 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 Masz zdanie dotyczące pastora Chłowieckiego. Jacka Kalejba, nie odpowiadaj na to, proszę. Jabłonowski, lepiej byś dołączył do pastora w Realu lub Jacka, a nie urządzasz. I jeszcze tak. Susan Wójcicki na przykład będzie miała złą noc. Nie dorżnął jej w nocy, będzie miała pretensje do kopulanta, że nie spełnił wymagań. Albo bolesną owulację. A to nad tym się z szacunkiem unoszę, bo to jest przypadłość. Ale to jest właśnie przykra przypadłość, tak, ale tak. Ona nadal nie powinna się tak. Na innych przenosić. Tak, i ona wstanie, ten ktoś i tak... I tak... Kto to mi ostatnio podpadł? Wszystko powyłącza. I my tak sobie tylko nagulgamy sobie, a rano pting, a tu pusto. Nie ma kanału. Nie ma. Iść do buzi i komu się wypiąć. To jest wasze dzieło. Tak zawsze było z artystami, jest i będzie. Ale jak ja dojdę do władzy, takim powiedziałem, w takim tonie, no. To wiecie, kiedy dyplom dostaniecie Akademii Sztuk Pięknych, jak narysujecie konia tak, że będę go chciał dosiąść. To będzie pierwszy dyplom, a drugi dyplom, każdy z was jak tu jest, z obojętnie jakiej dyscypliny sztuki, czy z grafiki, czy z rzeźby, czy z malarstwa, będziecie musieli na dyplomie zrobić 3 kotki bawiące się 3 kłębuszkami wełny. Inaczej nie ma dyplomu, bo sztuka ma być zamknięta w triadzie klasycznej, ma być piękno, dobro i prawda, a nie żygi z gównami.
Na Blade Runner. Cześć serdecznie, cześć. No, Janek, cześć, pozdrawiamy. Janek Skielnik napisał: czołem kamraci, pozdrowienia z Holandii, gdzie rowerzysta babie po szyi przejechał. Co ta, jak ta baba zareagowała? To było dwóch rowerzystów albo trzech nawet. No to Janek, to w fajnym miejscu mieszkasz. Dobra. Dajesz? No. Za dolary? A ty co, liżesz żydowskie dupy w USA? Polak, you know what that means. Wylizujesz rów żydowski? Tak? No, na pewno tak. To posłuchajmy, kto nas dzwoni. Musi wchodzić jak... I tu ma taką dziureczkę ma. Przy tym dziureczkę można patrzeć na świat. Tak? To jak teleskop. Tu? Tak, w tę solniczkę i... I po facecie, ja zepsułem. Ty bucu, porąbało cię i odpierdol się od policji, Trzaskowski. Jeszcze jedno słowo na policję. W takim tonie. To są funkcjonariusze państwa. Zostaniesz pozwany do sądu i za jęzor złapany i ci się ten jęzor wyciągnie. I będziesz tak... Tak ci się będzie ciągać za jęzor. I jak ci się tu wyciągnie, to ci się z tyłu kopnie. Wyobraźcie sobie. I ta biedna Margo... Jezus, dała i zatrzymana na całe 2 miesiące. Ciekawe, kto mu dupę prześwidruje tam w areszcie. Już widzę tą scenę. Wprowadzają go do pierdla, no bo jeszcze jest on, tak? A on mówi, panowie, traktujcie mnie jak kobietę. A oni mówią, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. I pomargo, kurwa jego mać. Czy tak ja nie wiem, wiesz, jak Wojtek, słuchaj, to traktować tak jako groźbę karalną. Czekaj, to, czekaj, nie rozumiem tego. Tak ci powiedział? Żołnierzyku, że tak to powiem. Że jakiś dziwny jest, niezrozumiały ten człowiek. No nie dostacie mu do pięt. Ale pierdoli o tej pandemii, której nie ma, bo naukowcy obalili tą pandemię. I nie jestem żadnym żołnierzykiem, no mów do mnie chujku. Zapytać, dlaczego Krzysztof... Nie jestem kurwa żadnym żołnierzykiem, dlaczego, jestem dla ciebie chujkiem. Dlaczego tak Krzysztof, wiesz, w ten sposób judzisz, czy ktoś do ciebie... Za chujka trzeba zasłużyć, pizdo? Dlaczego pozwalasz sobie... O co ci chodzi? Jest pandemia, naukowcy mówią, że Maciak pierdolił głupoty jak syfilityczna kurwa na rynku. Wojtek, proszę cię, umawialiśmy się na coś. Krzysztof, wchodzisz tutaj na linię, staramy się zachować jakąś kulturę, a próbujesz wprowadzić emocjonalną jakąś taką narrację i jeszcze złośliwie mówisz żołnierzyku. Dlaczego tak robisz? Powiedz nam, przed chwilą powiedziałeś, nie staje że... ci? Ruchać chwilą, przestałeś? Przed chwilą powiedziałeś, że to jest niedobre, a dlaczego tak robisz? Powiedz mi, czy to ci sprawia przyjemność? Sam je judzisz i dzielisz. Nie, Szabezgoju. Nie mów tak, bo spotkamy się w tej zasranej Warszawie, co? Prosto w oczy i nie będziesz takim kozarkiem. Będę zawsze sobą. Ja mam na tyle jaj, żeby powiedzieć wprost o sobie. Masz cztery. Nie.